Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj zajmiemy się ciastem na pizzę. Pokażę Wam, jak idealnie zrobić placek na pizzę, jakich błędów najlepiej uniknąć, żeby Wam zawsze wychodził. Będę wszystko pokazywał jak dla początkujących, więc nie martwcie się, na pewno sobie poradzicie. Pierwsze co, to musimy przygotować ciasto. Ciasto, które tutaj mam, już wcześniej zrobiłem. Ono ma godzinę sobie odstało i wyrastało. Jak zrobić takie ciasto? Wszystkie składniki, które tutaj były dodawane, znajdują się w naszym przepiśniku. I ten przepiśnik możecie sobie kupić z linka poniżej pod filmem, jak i też w pierwszym komentarzu również ten przepiśnik się znajduje. Więc przechodzimy od razu do wykładania ciasta. Ciasto, jak widzicie, jest miękkie, puszyste, więc teraz je wyciągnę. Tak wygląda ciasto na pizzę. Ono jest ciągnące, elastyczne, dzięki czemu będziemy mogli je łatwo rozciągać. To jest ciasto na 2 porcje pizzy, więc sobie go teraz podzielimy. I pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć, jeśli chodzi o dzielenie ciasta, to ciasta nie należy rwać. Z tego względu, że rwiemy wtedy włókna, które są tutaj, które się nam potworzyły, i najlepiej jest takie ciasto po prostu przeciąć na pół. Więc ja sobie uformuję tutaj kulkę, żeby było mi to łatwiej robić. Kulkę najlepiej formować w taki sposób, że zaciągamy od spodu, tak, ręką ciągnę tutaj ciasto do góry i sklejam je tutaj na wierzchu, który później będzie moim spodem. W tym momencie, jak to odwrócę, jest to mój spód, z góry jest ładne. Trochę go jeszcze poprzekręcam. Dodam trochę mąki. Mąki tutaj nie żałujemy. Zawsze pracujemy na blacie z mąką, żeby ciasto nam się po prostu nie kleiło. Ciasta nie rwiemy na kawałki, żeby zrobić 2 porcje pizzy, tylko je przecinamy. Więc ustawiamy mniej więcej porówno. Przecinamy ciasto i mamy 2 ładne kawałki ciasta. Teraz musimy je zagnieść, żeby utworzyć z niej kulkę. Więc ja zawsze robię to w ten sposób, że tutaj, gdzie mamy tą część przeciętą, zawijam, sklejam ze sobą. Z drugiej strony mam taki tutaj ładną część, więc teraz ja sobie to wszystko zawijam, po prostu ciągnę to ciasto. Ono jest bardzo elastyczne. Ciągnę to ciasto tutaj z każdej strony. Łączę je tutaj, ściskając po prostu ze sobą, tak? Mogę jeszcze, żeby sobie to trochę tutaj lepiej zlepić, wziąć 2 ręce, zrobić taką łódeczkę i w tym momencie tutaj to tak pokręcić, pościskać, tak? I w tym momencie wychodzi nam idealna kulka, idealne ciasto na pizzę. Takie ciasto musi wyrastać jeszcze jakieś pół godziny, gdy je tak właśnie podzielimy na pół. My zawsze przygotowujemy 2 pizze, więc zawsze robię przepis po prostu, który zaczyna się od 2 pizz. Jeśli będziecie chcieli sobie z przepisnikiem zrobić załóżmy 4 pizze, to po prostu zwiększacie wszystkie składniki. Jak widzicie, ciasto jest bardzo elastyczne, przez co super jest go później układać na placka, formować z niego placka. Bardzo ważne, nie unikać mąki, jak najwięcej tej mąki tutaj wprowadzić w to ciasto, żeby ono po prostu było tutaj dokładnie ją obtoczone. Tak. Dlaczego go przykrywamy? Dlatego, że jeśli go nie przykryjemy, to ciasto wyrośnie. Tak, jak najbardziej wyrośnie, ale stanie się tutaj po wierzchu takie bardzo suche i łamliwe. Dlatego najlepiej przykryć po prostu czystą ściereczką ciasto na pół godziny i po pół godzinie wracamy i będziemy już formować idealny placek na pizzę. Minęło pół godziny, możemy wrócić do naszego ciasta. Odłożymy sobie jedno i zajmiemy się tym, które tutaj mamy. I teraz, jak zacząć rozkładać placek na pizzę? Zaczynamy od tego, że zostawiamy go w tej formie, czyli w tym momencie nie obracamy go na drugą stronę. Możemy sobie podsypać więcej mąki. To jest bardzo ważne. I teraz pierwsze co, to wbijamy palce tutaj w sam środek tej naszej kulki. Tak? I z ciastem pracujemy delikatnie. Nie możemy jakoś to bardzo mocno robić, ale wciskamy tutaj właśnie ten środek cały, żeby uformowało nam się i mamy teraz w takiej postaci. Możemy to ciasto podnieść, obrócić go na drugą stronę. Tu jak widzicie mamy fajnie już mąki i też od środka go tutaj ponaciskać.
Jak nam się zrobił taki właśnie ładny rand na obkoło, możemy podnieść ciasto i trzymając go tutaj palcami, tak, delikatnie rozciągamy, zostawiając tutaj jakby tą część cienką, a tutaj z tej pobieramy z tego rantu co kawałek i takim ruchem posuwistym, rozciągającym, przeciągamy ręce, aby ten placek trochę powiększyć i trzymamy go trochę w powietrzu. Tak, jak zobaczycie, on teraz wygląda w taki sposób. Jeszcze go trochę nad nim tak popracuję. Jak widzicie, ten rant dalej jest tutaj gruby, ale to bardzo dobrze, bo zaraz przejdziemy do innego typu rozciągania. Jest to sposób dla początkujących, nie będziemy tutaj przerzucać plackiem, bo jest to bardzo trudne na początku, dlatego robimy to właśnie w ten sposób. Gdy już mamy tak uformowany, że jesteśmy w stanie tutaj zmieścić rękę, tak, że będzie nam prosto to po prostu tutaj rozciągać, to pracujemy tylko i wyłącznie palcami. Nie pracujemy tutaj tą częścią dłoni w tym momencie, tak, tylko na palcach. I w tym momencie musimy mieć tutaj na tyle dużo mąki pod spodem, żeby ten placek na pizzę nam się tutaj ślizgał, no nie? O, żebyśmy mogli go tak swobodnie obracać, wtedy będzie nam wygodniej. I teraz bierzemy tutaj za krawędź tego naszego ranta i rozciągamy go palcami, tak? Rozciągamy i jednocześnie obracamy cały placek, tak? I rozciągamy. I do momentu, aż nam wejdą całe ręce do środka. Czasem możemy nacisnąć trochę mocniej. Tak jak mówiłem, nie pracujemy tutaj teraz dłońmi, tylko i wyłącznie palce wchodzą w ruch. Tak to wygląda, że ciągniemy tutaj w tą stronę, tutaj ciągniemy w tą stronę i jednocześnie obracamy. Wtedy jest nam o wiele wygodniej i mamy ten ruch, dzięki któremu rozciągamy tą pizzę, kontrolując oczywiście tutaj, żebyśmy jej tutaj nie porwali. Musimy z ciastem działać delikatnie, żeby nie porwać tutaj go. Jak widzicie, ono jest idealne, idealnie się rozciąga to ciasto z tego przepisu, tak, że możemy zrobić naprawdę cienką pizzę, taką jak my lubimy najbardziej, czyli robimy cienką pizzę i tak pracujemy. Dlaczego właściwie zostawiamy ten rant tutaj taki wyższy naokoło tej pizzy? Ano dlatego, że gdybyśmy to całkowicie rozwałkowali, to w tym momencie składniki, które tutaj damy, nam po prostu się wyleją. Podczas pieczenia pizzy ubrudzi się piekarnik, czy tam piec do pizzy, czy kamień na pizzę, on wam się po prostu wybrudzi. Dlatego warto tutaj zostawiać ten rant. I teraz jak mamy już tak pizzę rozciągniętą, rozciągamy ją do wielkości, jak będziecie chcieli ją smażyć, jaką macie możliwość, czy to będzie w piekarniku, czy na kamieniu. Kamienie mają tam załóżmy 33 cm, więc rozciągamy sobie go ją gdzieś na 31 cm, tak, bo ona później jeszcze rośnie. I teraz jak już mamy tak ciasto rozciągnięte w takiej formie, to możemy tutaj jeszcze palcami naokoło ten rant tutaj lepiej uformować. To możecie robić, nie musicie, to w zależności, czy lubicie załóżmy taki grubszy kawałek tutaj pizzy bez niczego, a jeśli ktoś nie lubi, to może to zrobić po prostu cienkie, wąskie. Tak. Tak, cały placek na pizzę mamy uformowany. Teraz już ciastu nie dajemy odpoczywać. Ono zostaje w takiej formie, nie musi już rosnąć, jest fajnie rozłożone. Kółko jest w miarę równe. Wszystko nam się tutaj ślizga, to jest bardzo ważne do sprawdzenia, z tego względu, że jeśli wam się by nie ślizgało to ciasto, to później trudno go będzie zabrać się ze stolnicy, dlatego jeśli nie ślizga się wam, podnieście to ciasto i po prostu posypcie go tutaj mąką z jednej, z drugiej strony. Jak widzicie, teraz z tym ciastem można pracować już tutaj szybciej, z tego względu, że ono ma takie składniki, że ono się po prostu nie rwie podczas pracy. Ani nie jest za suche, ani nie jest za mokre. I teraz kolejna rzecz, którą robimy, to smarujemy ciasto sosem do pizzy. Ten sos do pizzy został przygotowany w całości również z naszego przepiśnika. Tak więc on ma tutaj już przyprawy. My jeszcze będziemy dodawać dodatkowe przyprawy, ale to zaraz do tego dojdziemy. Teraz rozsmarowujemy nasz tutaj sos do pizzy. I teraz ile go dać na taką pizzę? Około 30 cm. My dajemy 2 łyżki sosu, czyli daję sobie jedną łyżkę
i drugą łyżkę sosu. Teraz, aby to dobrze rozsmarować, najlepiej sobie użyć łyżki i tą łyżką delikatnie po tym cieście rozsmarować to ciasto, nie wyjeżdżając za bardzo na te tutaj nasze obrzeże, które uformowaliśmy, tylko po prostu delikatnie rozsmarowujemy. Jak widzicie, ja nie daję tego sosu dużo, z tego względu, że chcę, aby pizza, która powstanie, była jak najbardziej ze sobą złączona, żeby później, gdy bierzemy kawałek pizzy, żeby nam nie zjechały składniki z ciasta. Dlatego tego sosu tutaj nie daję jakoś bardzo dużo. Jest go tyle, aby wszystko pokryć, wszystko rozsmarować. Ten sos do pizzy, który tutaj teraz rozsmarowuję, jest sosem łagodnym. Mamy też w przepiśniku sos pikantny, który piecze dwa razy, ale jest też również przepyszny. Jeśli chodzi o ten sos, to robiliśmy go z prostych składników, żeby każdy miał do tego po prostu dostęp. Zrobić sos, który będzie idealnie smakował i idealnie się też rozprowadzał, że on nie jest za gęsty, ani nie jest zbyt lejący. I dzięki temu, że jak widzicie, tutaj przebija się gdzieniegdzie ciasto i tego sosu jest idealnie, te składniki nie będą zjeżdżać z pizzy podczas jedzenia, tylko się jakby połączą z ciastem. Jak już mamy tutaj wszystko uformowane, piękne mamy tutaj owal całej pizzy posmarowaną sosem, to teraz w tym momencie najlepiej użyć przyprawy do pizzy, którą tutaj przed chwileczką mieliłem. Ten skład tutaj wszystkich jakby składników, z których to się składa, z wszystkich ziół, też jest w przepiśniku, też będziecie mogli sobie go sami zrobić. Nie musicie go trzeć tak jak ja, jeśli nie macie moździerza. Możecie to zrobić po prostu łącząc te przyprawy, tak też będzie dobrze. I teraz bierzemy sobie szczyptę przypraw i sypiemy po całej pizzy przyprawami do pizzy, które mają tutaj idealny skład, czyli tutaj mamy oregano, bazylię, pieprz, sól i wiele, wiele innych jeszcze składników. Tutaj sobie za bardzo sypłem, ale to niczym nie przeszkadza, trochę to rozłożę. Jak widzicie, tutaj też przyprawy nie ma przesadnie. Jest delikatnie posypana, wszystko musi ze sobą współgrać, nie możemy z czymś przesadzić, tylko bardzo cienko naszego sosu oraz przyprawa, którą posypujemy. Jeśli chodzi o składniki, które dajemy na pizzę, wszystkie składniki macie w przepiśniku. Jest tam wiele pizz, każda z nich jest wyjątkowa. To nie są takie standardowe pizze, tylko bardziej zaskakujące smakiem, ale są przepyszne. Każda z nich była przez nas wiele razy testowana, tak żeby dojść do tej idealnej ilości składników, które tutaj nam ją pokryją i gdy się usmażą, każdy z nich ze sobą bardzo współgra i robi naprawdę pyszną pizzę. Tak więc bardzo Wam polecam i zapraszam na kolejny odcinek.